Ta konferencja jest już kolejną konferencją, ósmą, o ile dobrze pamiętam. I jej cel zawsze jest bardzo podobny, to znaczy waga umiędzynarodowienia w szerokim tego słowa znaczeniu, bo to nie chodzi tylko o kształcenie, to jest w ogóle budowanie pewnej tkanki kulturowej, międzynarodowej, która w Polsce jest budowana no, z ogromnym wysiłkiem od lat i przynosi to efekty. Waga tego problemu jest no, niezwykła, dlatego co roku spotykamy się i próbujemy porównywać różnego rodzaju modele, które funkcjonują w różnych uczelniach, głównie tych czołowych, uczelniach polskich, a więc uniwersytetach, politechnikach, akademiach medycznych i tak dalej, tam gdzie no, jest ta wymiana realna, to znaczy, że są to już takie liczby studentów i pracowników naukowych, którzy przyjeżdżają, którzy są, że tak powiem, na dłuższy bądź krótszy okres w Polsce, bądź też wyjeżdżają za granicę. Ósma konferencja studenci zagraniczni w Polsce to podsumowanie kolejnego roku aktywności akademickiej w dziedzinie międzynarodowej KRASP-u jako zrzeszenia wszystkich uczelni, ale to także bardzo ważna konferencja dla Politechniki Opolskiej, ponieważ w grupie uczymy się więcej, zdobywamy więcej doświadczeń, wymieniamy te doświadczenia. Oprócz rektorów są pracownicy Biur Współpracy Międzynarodowej. Przy okazji mieliśmy także możliwość zainicjowania pracy grupy, którą kieruje Politechnika Opolska, czyli stałą komisją do spraw współpracy międzynarodowej. To wszystko układa się w wielkie wartości, które potrzebne nam są do normalnej egzystencji, ale i do dalszego rozwoju. I'm delighted to be here at this conference, which is on the internationalization of education. And for India particularly, this is relevant because we have more than 200,000 students who travel abroad, and Poland is increasingly getting into their consciousness. We had only about a few dozen students 5 years, 6 years ago, but today we have 2,500 Indian students studying in Poland, more coming up. They're getting familiar with the standards of Polish education in English, in engineering, in medicine. And students are getting more and more interested in Poland and larger numbers are coming and I think that's a very positive sign. Chcemy, żeby polskie szkolnictwo wyższe było umiędzynarodowione, to znaczy, żebyśmy liczyli się na świecie, żeby przyjeżdżali do nas i naukowcy, i studenci z zagranicy, żebyśmy my również byli dopraszani do konsorcjów międzynarodowych, do dobrych projektów. Nie da się tego zrobić bez studentów zagranicznych, nie da się tego zrobić bez programów studiów w językach obcych, nie da się tego zrobić bez skoordynowanego wysiłku różnych władz rektorskich, ministerialnych, organizacji studenckich, biur promocji, biur współpracy międzynarodowej. Przecież to jest duży projekt, duże przedsięwzięcie, o którym warto jest rozmawiać i w które warto jest angażować siły.